Dzień dobry, mówi Wam Joanna Prokop. Serdecznie witam w Radiu Rebeliant naszego gościa, pana Piotra Czabana, dziennikarza, twórcę kanału o kryzysie humanitarnym na granicy z Białorusią. Czaban robi Raban, też dziennikarza, dziennikarza obywatela roku 2023 roku. Gratulacje, dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, dziękuję. Witam też naszych słuchaczy, czołem kochana Rebelio. Panie Piotrze, premier Donald Tusk mówi o czasowym zawieszeniu azylu, o kryzysie migracyjnym i o popierającej jego pomysł Europie. Mówi się o spodziewanej olbrzymiej fali migrantów, no teraz w północno-wschodniej części Afryki. Mówi się o wojnie hybrydowej, o realnym zagrożeniu. Z drugiej strony. Czytam Panią Hannę Machińską, która mówi o fundamentalnym prawie człowieka do walki o własne życie. Nie wolno nikomu nigdy tego prawa zabierać. Fundacja Helsińska mówi, że te decyzje wycofują nas z prawnego światowego systemu ochrony praw człowieka. A Pan tam teraz jest, fizycznie od dłuższego czasu. na... na no, czy ja tutaj mieszkam. Tak, ja wiem, 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 ale jakby też fizycznie pan pomaga osobom potrzebującym na granicy to jest 400 kilometrów naszej granicy z Białorusią. Panie Piotrze, na ten moment kryzys humanitarny, czy już kryzys migracyjny? No, dla tych, którzy słuchają Donalda Tuska i ślepo wierzą jemu, podobnie jak Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości czy suwerennej Polski wierzyli swoim liderom, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu, Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi. Tak teraz też jest identyczna sytuacja i każda władza, ta obecna i poprzednia, mówiła właśnie o kryzysie migracyjnym, zapominając o sednie sprawy, o. Tym, że tak naprawdę za tym wszystkim kryją się dramaty prawdziwe ludzi. No i też tutaj, nawet przy pani wprowadzeniu, oczywiście pokazującym i to, co się dzieje z narracją Donalda Tuska, i też przy, zadając nawet to pytanie, czy kryzys migracyjny, czy humanitarny, no tutaj też musimy jasno i wyraźnie powiedzieć: Białoruś. Białoruś odpowiada za to, co się dzieje tutaj, za oszukiwanie, Ludzi w państwach ogarniętych wojną, konfliktami, biedą z Bliskiego Wschodu, z Afryki, bo swoją propagandą w tych mediach społecznościowych, na różnych kanałach, na telegramach, we współpracy z przemytnikami oszukują tych ludzi, tłumacząc im, że tu jest łatwa droga do Europy. A przypomnę też tylko, że ci sami ludzie, którzy tutaj trafiają, jak rozmawiamy z nimi, no to. Ich bliscy i oni sami wielokrotnie próbowali legalną drogą dostać się do Europy, co nie było możliwe. Ktoś z ich rodzin przybył tutaj przed dziesięcioma, kilkunastoma laty, też idąc nielegalnym szlakiem, ale się osiedlił, zdobył obywatelstwo, chce spotkać się z rodziną, chce, żeby też jego bliscy mieli szansę na normalne życie. Idąc do ambasady, jak chociażby Ara spalani historia z początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Kurt iracki Kurt Aras Palani, który od wielu lat mieszka w Anglii, jest obywatelem tego państwa, pracuje, płaci podatki, przez wiele lat próbował ściągnąć do siebie swoją żonę, rodzinę. To nie było możliwe legalną drogą, dlatego uwierzył w ten białoruski szlak. Sprzedali cały swój majątek, żeby jego rodzina mogła tędy dostać się do Polski na zachód. Rodzina zaginęła na pograniczu. On tutaj przyjechał, jak zobaczył co się dzieje, był w szoku. Został na wiele miesięcy, by pomagać jako tłumacz ludziom, którzy tutaj utknęli. Też jego rodzina przeżyła dramat i agresji ze strony białoruskiej, przeżyła puszbeki ze strony polskiej i takich historii tutaj jest mnóstwo na pograniczu i one się nadal dzieją wbrew temu, co próbuje wmówić Donald Tusk Waldemar Kosiniak-Kamysz mówiąc społeczeństwu że teraz to już nie ma takich ludzi nie ma takich migrantów oni się boją jak ognia słowa uchodźców, jacy tutaj pojawiali się za czasów PiSu raptem PiS się skończył i się zaczęli pojawiać inni ludzie sami wyszkoleni przez Białorusinów same watachy, same hordy młodych mężczyzn i to jest Olbrzymie kłamstwo, które ma na celu no, wprowadzenie tego, nie wiem, rozporządzenia, ustawy, prawa o zawieszeniu prawa do azylu prawa podstawowego człowieka, który ratując swoje życie może zrobić wiele może przejść przez bagna, przez zasieki, przez druty, jeżeli rzeczywiście jest uchodźcą, który ucieka od. Wojny i może w takim kraju, do którego się przedrze, złożyć wniosek o azyl, o ochronę międzynarodową, i to zgodnie z prawem zapisanym w polskiej konstytucji, w karcie podstawowych praw Unii Europejskiej, w konwencji genewskiej, ma do tego prawo. Oczywiście słyszymy głosy takie same, jak padały jeszcze za czasów rządów Mateusza Morawieckiego. O tym Mariusz Kamiński w tamtym czasie mówił, że Białoruś jest państwem bezpiecznym, że na Białorusi tym cudzoziemcom nic nie grozi. A teraz co słyszymy? Dariusz Rosatti na Twitterze obecnie podobne teksty wypuszcza. Ja zestawiłem w takiej grafice jego tweet z wypowiedzią Mariusza Kamińskiego. One się od siebie niczym nie różnią. Powtarzane są te frazesy i te kłamstwa od bezpiecznej Białorusi, gdzie Łukaszenka po tych wyborach w 2020 roku, gdzie wcześniej wsadził swojego głównego kontrkandydata Cichałnowskiego przepraszam, <coughs> do więzienia w zastępstwie jako kontrkandydatka w wyborach prezydenckich wystartowała naprzeciw Łukaszence żona Cichałnowskiego i najprawdopodobniej wygrała, ale my się tego wszystkiego nie dowiemy, bo wybory były sfałszowane, ludzie, ludzie wyszli tysiącami, setkami tysięcy na ulicę, licząc, że w końcu obalą tę dyktaturę Łukaszenki, ta rebelia, ta takie, takie, ta rewolucja taka powstanie zostało szybko protesty zostały szybko yy, brutalnie stłamszone ludzie byli no sięgnijcie sobie do tych materiałów z roku 2020 zobaczcie jak wyglądała wtedy Białoruś a ona się teraz niczym nie różni niczym się nie, nie różni i w tej całej dyskusji Donald Tusk podobnie jak jego poprzednicy ukrywają przed ludźmi jedną ważną sprawę Polska cały czas handluje z Białorusią Cały czas robi deale, cały czas pompuje kasę w białoruski reżim, pozwalając na przewóz towarów. To się dzieje. W moim programie na kanale Czaban Robi Raban opozycjonista białoruski, dyplomata Paweł Łatuszka powiedział, że ubiegły rok był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o handel pomiędzy Białorusią i Polską, o import i eksport. Wyobrażacie to sobie? Wczoraj byłem na wizji lokalnej... Zorganizowany przez żandarmerię wojskową, trwa dochodzenie w sprawie zniszczenia auta członkini Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. W niedzielę to auto zostało zniszczone, przebite zostały opony. Auto zostało oblane gazem pieprzowym. Z każdej strony do wentylatorów został ten gaz wpuszczony. Klamki, karoseria, lusterka zostały spryskane tym gazem. I tak się składa, że 30 metrów od auta. Ratowników z naszego Podlaskiego, chodniczego, podgotowia humanitarnego, stały auta, w tym ciężarówka wojskowa, i byli żołnierze zamaskowani. I oni przez cały czas tam byli. Ale a, a, panie Piotrze, dochodzenie teraz jest w toku, tak? Dochodzenie jest w toku, wczoraj była, wczoraj była też wizja lokalna. Dlaczego o tym mówię? Bo do tego zdarzenia doszło przy torach kolejowych. Przy torach kolejowych tuż przy Białorusi. I gdy w niedzielę pojechałem tam, Zawożąc opony, koła na wymianę do to, żeby można było nim w jakiś sposób wrócić do domu, to gdy trwała wymiana tych kół, przejeżdżał pociąg towarowy z Białorusi do Polski. I to się dzieje w tym samym miejscu, gdzie ludzie toną na bagnach. Gdzie próbujemy, moi przyjaciele próbują ich stamtąd wydostać i zgłaszają to Straży Granicznej. Ta akcja niedzielna była wcześniej zgłoszona Straży Granicznej. Ratownicy humanitarni zgłosili to Straży Granicznej, powiedzieli, gdzie idą. Zaparkowali auto, obok już były auta wojskowe, poszli na bagna, po dwóch godzinach wrócili i zastali. Taki paskudny widok. I to się wszystko dzieje. Handel, kryzys migracyjny, operacja białoruska śluza i zatajanie ważnych, ważnych wątków tego tematu przez naszą władzę, która robi dokładnie to, co poprzednie. Co więcej, media tyle, że już te, które wcześniej waliły jak w Bęben w Prawo i Sprawiedliwość całkiem słusznie, wytykając łamanie prawa na pograniczu polsko-białoruskim, obłudę, te wywózki. Teraz biją brawo polityce migracyjnej Donalda Tuska. Panie Piotrze... piszą, o, piszą o tym, że jesteśmy w awangardzie europejskiej, że wytyczamy nowe kierunki dla Europy. Jak należy rozumieć i co należy robić w ramach tego, tej strategii migracyjnej. I to jest wszystko oparte na kłamstwie. Dzisiaj będę publikował materiał Krótki materiał, ale z konkretnymi danymi. Yy, gdzie stawiam pytanie, czy Donald Tusk w Sejmie, z Mównicy Sejmowej, yy, mówiąc, że ani jeden białoruski uchodźca, opozycjonista, nielegalnie nie przedzierał się przez yy, granicę białorusko-polską w grupach zorganizowanych przez Łukaszenkę. I się okazuje, że było całkiem sporo tych białorusinów. I to mówią o tym oficjalne dane Straży Granicznej. I też takie pytanie, bo, bo ten cytat z Donalda Tuska fruwał wszędzie, po wszystkich mediach. I nikt nie sprawdził, czy premier powiedział prawdę. A wystarczyło zapytać biuro prasowe Straży Granicznej, wystarczyło sięgnąć nawet do internetu, wpisując yy, frazę, tak? Yy, Uchodźcy białoruscy, opozycjoniści nielegalnie przekraczają granice. I tam można by było znaleźć chociażby artykuł Janny Klimowicz z 2022 roku, która opisywała przypadek białoruskiego uchodźcy, który przypłynął Bóg i w Polsce był sądzony za nielegalne przekroczenie granicy. A kto im organizuje te ucieczki? Dlaczego oni uciekają z tej Białorusi? No, Bo Łukaszenka to wszystko im zorganizował i zgotował taki los. Tak samo ci ludzie, którzy tutaj uciekają z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, oni też uciekają ze swoich państw, bo jakiś tam dyktator coś takiego im zorganizował. Tak, takie życie, takie realia, że boją się yy, następnego dnia, nie wiedzą czy przeżyją. No patrzę o swoje. Panie Piotrze, takie pytanie, bo dwie narracje są. To znaczy, narracja, która teraz przeważa, mówi o tym, że osoby broniące prawa do azylu, tak? osoby, które są przeciwnikami pushbacków, tak? takie. Znaczy, osoby... czyli oso osoby, które nie chcą się zgodzić na to, żeby za sprawą polskich służb, za sprawą decyzji polskiego rządu ludzie byli, umierali, bo takie przypadki są. Są przypadki śmierci ludzi, którzy byli przepychani, którzy zimą przepchnięci na stronę białoruską, dzień później byli odnajdywani tam martwi. Białorusini są jeszcze znacznie brutalniejsi i y, 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 też odpowiadają za, za to wszystko, generalnie, za każdą śmierć. Ale dlaczego my zrównujemy się z nimi? Dlaczego idziemy w kierunku białoruskim? Co więcej, białorusini y, wykorzystują. To, co robi Polska, to, co robił poprzedni rząd i to, co robi ten rząd. Czyli filmują bardzo skwapliwie, polują na ujęcia, które pokazują te pushbacki, te przerzucanie przez bramki w płocie ludzi na stronę białoruską, to zagazowywanie ich. Takich filmików jest mnóstwo na stronie Białoruskiej Straży Granicznej. Część no to... na pewno jest. Część na pewno jest yy... Fejkowa, ale część niestety no, trudno by było powiedzieć, że jest inaczej. A też pokazujemy poziom polskich mediów, bo do tej pory tak naprawdę taki pushback ze strony polskiej na białoruską został nagrany przez ratowników Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, nie przez żadną kamerę polskich mediów. Też przecież takie nagrania ma Straż Graniczna, bo cały ten teren, Przygraniczny przy, wokół, wokół tego muru jest okamerowany. Tam każdy skrawek terenu i po polskiej stronie, i po białoruskiej, jest w zasięgu kamer. I Straż Graniczna ma takie nagrania, pokazujące przerzucanie ludzi z Polski na drugą stronę, ale tego nigdy mediom się nie przekazuje i widzowie nie wiedzą. Widzowie są karmieni tymi fragmentami. Filmików Straży Granicznej, pokazujących załóżmy te lecące konary, które równie dobrze mogą być rzucane i przez ludzi współpracujących rzeczywiście z białoruskimi służbami, jak i przez samych Białorusinów. Bo też słyszałem historię od cudzoziemców, których przewoziłem do ośrodka otwartego na prośbę Straży Granicznej, i wtedy miałem czas, żeby dłużej z nimi porozmawiać, no to mi opowiadali, jak Białorusini zbierali kamienie. I rzucali tymi kamieniami na stronę polską. W tych filmikach Straży Granicznej my nie widzimy tych, którzy rzucają. My my ale, ale, ale media idą w tę narrację i y, 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 dają te takie chwytliwe tytuły, raz podążając za strażą graniczną. Pamiętaj, agresyjną. Nie, agresyjną. Bo chciałabym, żebyśmy, żebyśmy naszym słuchaczom jakby powiedzieli o pewnej różnicy. Osoby, które walczą o, o, o życie każdego człowieka, bo życie każdego człowieka jest wartością naj, najważniejszą. Takie osoby jak Państwo, jak Państwo właśnie, wy nie chcecie otwierać granic, wy nie chcecie jakby yy, yy, no tego. Właśnie, że... No właśnie. No właśnie, Dzień pani, pani. Janusz, ten, ten tak? argument, ten argument też jest wykorzystywany ostatnio no, też na, na Twitterze, myśli. pisałem tam z jakimś zwolennikiem yy, Koalicji Obywatelskiej, który zamieszczał filmik wciskający w usta Janiny Ochojskiej, czy Agnieszki Holand, słowa, których nigdy nie wypowiedziały, żeby otwierać granice, a później, wszystkich wpuszczać, później się sprawdzić. Nigdy nikt z nas czegoś takiego nie mówił. Ta migracja, to wszystko powinno być kontrolowane, nie przez gangi przemytnicze, nie przez reżim białoruski, tylko przez Błaszka. demokratyczne rządy bo jakby miałam poprzednie jeszcze pytanie, bo tak naprawdę zawieszenie azylu, nic nie, jakby ono nie zatrzyma organizacji, właściwie nie organizacji, tylko gangów przestępczych, którzy stoją za tą instrumentalizacją tej migracji. Jeszcze, jeszcze, jeszcze podsyci. Jeszcze podsyci. Ta, to, to, ta decyzja o zawieszeniu prawa do azylu służy jedynemu, żeby już się nie tłumaczyć przed nikim, że się wywala Ludzi do białoruskiego lasu. Bo teraz jest taki zgniły kompromis niepisany, yy, 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 gdzie po prostu, jeżeli my, jako ratownicy humanitarni, dotrzemy jako pierwsi do ludzi w lesie, a są też tam i kobiety, są nieletni, są i młodzi mężczyźni, ale jeżeli my dotrzemy pierwsi, i w naszej obecności ci ludzie napiszą wnioski o ochronę międzynarodową, udzielą nam pełnomocnictwa, wówczas wzywamy Straż Graniczną, dokumentujemy całe to zdarzenie i ci ludzie zazwyczaj, ale też nie zawsze, trafiają w procedury i trafiają do ośrodków dla cudzoziemców zgodnie z prawem. Jeżeli my nie zdążymy, przed nami będą polskie służby, wtedy zazwyczaj to się kończy. Wyrzuceniem tych ludzi na Białoruś, zatarciem wszystkich śladów po nich. I tak to wygląda. Jeżeli będzie wprowadzone zawieszenie prawa do azylu, to nawet ta nasza obecność, nawet to, że w, naszym, w naszej obecności ci ludzie będą prosić o ochronę międzynarodową, to takiej ochrony nie otrzymają. Po prostu zostaną wyrzuceni na Białoruś, no bo. Tak, będzie ale... prawo obowiązywało, gdzie nie będzie można składać takich Tylko wniosków. Tylko, zostaną wyrzuceni. Ja tak szybko. Pan Andrzej Halicki miał w wywiadzie, mówił o tym, że, że nie ma tam kobiet i dzieci. Pani Hanna maśła. No właśnie, i... no właśnie i to się zatrzymajmy. Zatrzymajmy się pan Andrzej Halicki. No przecież ale... To jest zwierutne kłamstwo. To, to jest wierutne kłamstwo. No to jest wierutne ale... kłamstwo. Pani ja ja szukam, tutaj, szukam tutaj swojego telefonu, żeby pokazać Wam zdjęcie. Ewentualnie, jeżeli nie yy, będzie widać tego tutaj w tej kamerze, zapraszam na moją stronę, gdzie po prostu za zgodą dziewczyny opublikowała mi zdjęcie. Tam ja tych, te... tych, tych, tych zdjęć dziewczyn jest znacznie więcej. Czytam panią Kannę z... Madlinską z dzisiaj. We wrześniu odnotowano 525 osób, w tym 56 dzieci i 76 kobiet. Również kobiet w ciąży. Wiele osób to uchodźcy. No tak, Nie? ja byłem ostatnio na gali rozdania nagród przez Fundację dla Migrantów Dobry Start w Warszawie. Dziękuję za też tutaj właśnie tej fundacji za uhonorowanie mnie taką nagrodą. I tam byli na tej uroczystości ludzie. Z pogranicza polsko-białoruskiego. Były dziewczyny z Etiopii, które przez rok próbowały przejść granicę białorusko-polską, które są tutaj już od pół roku, są w procedurach, chcą być w Polsce, przygotowywały posiłek dla uczestników tej gali. To było coś niesamowitego. Była tam też dziewczyna czarnoskóra z młodym, z, z niemowlęciem. Ona będąc w ciąży przechodziła przez tę granicę, a urodziła już w ośrodku w Dębaku. I to się dzieje. To się dzieje tak. za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest wierutne kłamstwo, które, ale zobaczcie, zobaczcie drodzy widzowie, jak to jest. No politycy, których, za którymi tak podążaliśmy, tak? jako społeczeństwo, jako kontr, co, co jakaś kontra dla tych też nieludzkich i zachłannych rządów. Nieuczciwych poprzedników. I oni teraz przychodzą, i oni teraz mówią, mówią dokładnie to samo, te same kłamstwa stosują, ale to jest destrukcyjne, to jest katastrofalne dla tego tematu, bo oni do tych swoich kłamstw przekonują ludzi, wyborców, którzy jeszcze rok temu wspierali nas, ludzie, którzy dodawali mi energii i sił, pisząc pozytywne komentarze na temat tego, co robię, Bijąc mi brawo, gdy mówiłem o tym, jak nieludzka jest polityka poprzedniego rządu, tutaj na pograniczu polsko-białoruskim. A teraz ci sami ludzie, podążając za kłamstwami takimi, jakie wypowiada chociażby pan Halicki, ale on już to mówi z innej strony, dlatego to jest bardziej destrukcyjne. Tutaj spodziewając się, po, pra po, po prawicy jeżeli oni mówią coś o dehumanizacji, mówią źle o uchodźcach, o migrantach, nie ma zaskoczenia. Mają swój twardy elektorat, który w to wierzy, który za tym podąża, który się z tym wszystkim zgadza. Ale jeżeli takie słowa, takie fałszywe zdania o sytuacji na pograniczu, o kryzysie humanitarnym, o dramacie tutaj wypowiadają politycy, którzy jeszcze wcześniej mówili zupełnie innym językiem, to ma fatalne, fatalne skutki, bo z tych badań, ja nie chcę tutaj się pomylić, ale czy tam 75-80% społeczeństwa, podążając za tą nową narracją Donalda Tuska i, i, i jego kolegów partyjnych, jest za wywózkami? Te sondaże słupki się zgadzają i na to patrzy władza. Są przed nami wybory prezydenckie, trzeba jakoś czymś ugrać. I zobaczcie też jedną sprawę. Przecież ten temat migracyjny oraz jest, raz go nie ma, i w ostatnich dniach, właśnie poprzez to, że na konwencji Koalicji obywatelskie, Donald Tusk, zgrzucił tak od niechcenia ten pomysł o zawieszeniu prawa do azylu, czym przykrył też konwencję Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski, które w tym samym dniu się łączyły, i gdyby nie. Te zdania o zawieszeniu azylu Donalda Tuska, to media grzałyby temat Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski, że się połączyły. Te partie to było głównym tematem, to by się przebijało, ludzie by zobaczyli może jakaś nowa siła, nowa energia, może oni się zmienili na lepsze, Byłaby, byłoby zupełnie coś innego. Ale Donald Tusk przykrył cynicznie, wykorzystując życie i zdrowie ludzi, bo to ma zawsze przełożenie na to, co się dzieje na granicy. No bo to, że ten samochód został poprzebijany. Kasi z Podlaskiego Ochotniczego, poprzebijane opony i spryskany gazem, to się nie wzięło znikąd. Żołnierze słuchają tego, co mówi władza. Jeżeli władza kłamie, a żołnierze na przykład będą wierzyli w to, no to będą źle i o nas myśleć i będą z, większą jeszcze, z większym animuszem wywalać ludzi cierpiących na Białoruś. I to robi Donald Tusk. Ale teraz zobaczcie, skończył się ten temat migracyjny. No już jako, jakoś jako, tak przycisk, i co my mamy teraz? O czym dyskutujemy od kilku dni? O związkach par homoseksualnych. I jest dyskusja. I czy, ty, czy nie widzicie, że to się w kółko powtarza? A jeszcze zaraz będzie aborcja? A może już ona była, prawda? Była, była, bo, bo tam kościoła, kamyż. Zwią związki jednopłciowe, emigranci, uchodźcy. Co jeszcze będzie na tapecie? Zaraz, a ten rozdział państwa od kościoła. No też też to taki temat, który zawsze na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci jest wałkowany. Co tam jeszcze może być? No teraz, a jakieś pewne obyczajówki? No teraz gmy spróbuje odwrócić tam i reszta. Yy, no, no, uderzy, jest, jest uderzenie też w dziennikarki, które piętnowały to, co rosyjskie służby robiły w Polsce. No, zawsze my się w kółko wiercimy, kręcimy, jak ten chomik. Władza podaje narrację, przekazy, jak sobie życzy. My za tym podążamy ślepo, ale jeżeli jeszcze tam jest mowa o jakichś takich sytuacjach, które. Oczywiście wpływają na życie ludzi. Nie wiem, o podatkach, o jakichś sprawach, to, 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 to jeszcze jedno. Ale tutaj na pograniczu to ma konkretny wpływ dzisiaj, jutro, pojutrze na życie człowieka. I to nie jednego. I, i to jest okrutne. I z tym się nie mogę zgodzić i, i, i ludzie tego nie widzą ja dostaję też hejtem od tych, którzy właśnie słuchają takiego pana Halickiego, który... Ktoś był z nich? Tak jak tutaj na tym pograniczu? Tak się zastanawiam, słuchając tych kłamstw. Nie wiem, czy... Donald Tusk unikał nas jak ognia. Nigdy się z nami nie spotkał. Gdy przyjeżdżał tutaj niedaleko na pogranicze, to był też niedaleko Krynek u Eksena, który wozi... Te auta na, do, do Ukrainy na front i pomaga w ten sposób, w sposób szlachetny w walce z rosyjskim najeźdźcą. I tam Donald Tusk, czy też wiem, że Radek Sikorski przyjeżdżali i, i przybijali piątki, fotografowali się, chyba też Tomasz Siemoniak się sfotografował. I był czas, a my tutaj obok jesteśmy, mieszkamy. I apelowaliśmy: hej, hej, spotkajcie się też z nami, porozmawiamy o granicy. I nigdy nikt z nami nie chciał rozmawiać. Jak mnie odsyłacie, drodzy twitterowicze, o może byście tak po cichu porozmawiali z Donaldem Tuskiem, to nie, nie, Donald Tusk nie chce z nami rozmawiać. Nie. Ani my jesteśmy, my jesteśmy, my jesteśmy yy, traktowani jako wrogowie. I to jest po prostu, znaczy jeżeli ja mówię cały czas tak samo o tej granicy, jak mówiłem za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Nic się nie zmieniło. Ja mówię, tu są ludzie. I, 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 a w tym samym, przez ten, ten, ten okres od 2021 roku do teraz obserwuję jak media, jak y, widzowie, jak wyborcy poszczególnych partii, jaką prowadzą narrację. no Zobaczcie też na Agnieszkę Holland. Ona jest też takim wyznacznikiem y, tej moralności i też stoi prosto, chociaż mogłaby już robić zupełnie coś innego, ale Agnieszka Holland powtarza też to samo. Jej film był po coś. I jej film, ja jako człowiek, który jest tutaj na pograniczu i pracuje też na różnych nagraniach, i jestem autorem różnych nagrań, i wchodzę do tego lasu, ja w tym filmie widziałem prawdę. Tak to wyglądało. I nie tylko ja, też strażnicy graniczni, którzy obejrzeli ten film. Też mówi, widzieli w nim wiele wątków z życia własnego. I to wszystko w piach. I teraz, teraz ale żeby to poszło w piach, to jest to dokładnie o, o czym pani Joanno, Joanno pani mówi. No bo że teraz jest inaczej, mówią politycy, tak? Tam wtedy byli fani ludzie, wtedy byli prawdziwi. Zapisu były prawdziwe rodziny kobiety i dzieci Zakao zniknęły. Nie ma. Są tylko watachy. To jest potworne kłamstwo. To jest zaszczuwanie ludzi, to jest dyskryminacja, to jest rasizm, to jest ksenofobia. Obliczone to jest wszystko na jedno na wynik wyborczy, na walkę polityczną. I w tym samym czasie, podkreślam, handel z Białorusią. Też trzeba przyjrzeć się temu, jak wygląda ten handel i z Rosją. Mimo Pani tych sankcji, o których się mówi. Panie Piotrze, czy mnie słychać? Słychać. Tak, przepraszam, bo ja czy pan Ale bardzo. Ale nie, pan... słychać tylko, że ja się tak rozgadam, że zagaduję. Panie Panie. bardzo, dobrze. Ja, ja miałam <laughs> wątpliwość, czy mamy dobre połączenie. Przepraszam pana bardzo, bo chciałabym. Nie, nie, spokojnie. Panie, chciałabym dwie rzeczy. Z jednej strony, że rząd mówi o tym, że sytuacja się zmieniła, ponieważ czeka nas olbrzymia fala uchodźców. A to się o tym mówi od lat, od 10 tak. lat, od południa Europy, to I cały ja czas tak, się oczywiście. dzieje. Z drugiej strony ja bym chciała, żeby nasi widzowie uświadomili sobie, co to znaczy być pushbackowanym. To nie, jakby, bo to, że jesteśmy prze, to to, że człowiek jest, czy to jest dorodny chłop, przepraszam, bo to jest taka narracja, tak? Czy to jest młody dorodny chłop, czy to jest młoda dorodna kobieta, to nie ma znaczenia, to jest człowiek. I ten człowiek jest przez ten mur, czy tam przez, ten, przez te bagna wysyłany na drugą stronę. Po pierwsze trafia. No pani, pani Anna, jeszcze może tylko, żeby widzę możemy słowo. czym się różni wartość mojego życia od pani? Bo ja jestem mężczyzną, to ja mogę szybciej zginąć, a pani Anna nie. Ja życzę długiego i spokojnego życia, ale nasze życie jest tak samo, ma taką samą wartość, każdego z nas. Ja tylko dokończę pytanie, bo nie dość, że są narażeni na te służby białoruskie i na reżim białoruski, to chciałabym, żebyśmy uświadomili naszym słuchaczom, co to znaczy strefa przygraniczna. Że tam są kilometry bagien, kilometry lasów. tak? Jeżeli ktoś był w Puszczy Białowieskiej, ja kocham tam te tereny, więc jestem tam dość często, więc jak ktoś był w Puszczy Białowieskiej, to wie, Kurczę, to są bezkresy, prawda? Nie ma tam miejsca, gdzie się można schronić. Jest teraz zimno, więc jakby my, możemy, my tak sobie mówimy, wyrzućcie ich i jakby umyjmy ręce. Ale co za, jaka odpowiedzialność za tym wyrzuceniem idzie? Ja bym chciała od Pana to usłyszeć. No, odpowiedzialność taka jak za życie 66-letniego Syryjczyka, który w grudniu mi już się mylą te, te, te lata. Ale to chyba był 2022 rok, został wyrzucony. A dzień czy dwa dni później znaleziony martwy po stronie białoruskiej. Białorusini opublikowali też dokument znaleziony przy nim. Tam była decyzja o jego wydaleniu, o wydaleniu tego Syryjczyka z Polski. Ja tej informacji nie publikowałem do momentu, Potwierdzenia przez Straż Graniczną Polską, że faktycznie ten mężczyzna był po stronie polskiej i na mocy decyzji wydanej przez komendanta Straży Granicznej w Bobrownikach został wyrzucony na stronę białoruską. I tam zmarł, była zima, było kilkanaście stopni mrozu. Tyle pogrzebów. Czy ja w zasadzie to nie organizowałem żadnego pogrzebu przed kryzysem migracyjnym? No bo jeżeli moja babcia umarła, no to rodzice moi organizowali ten pogrzeb. A ja po prostu. Nie zliczę ile pogrzebów organizowałem. Nie zliczę nazwisk ludzi, którym, którym udało się te nazwiska przywrócić, którzy zmarli. Udało się to przy współpracy z jednym policjantem z Białogostoku, do którego trafiają wszystkie te sprawy osób zza, zmarłych na pograniczu. Jeżeli ktoś jest znaleziony w lesie, jego szczątki są znalezione. Bez dokumentów, nie widać kto to jest, to, to jest wtedy żmudna, długa droga, żeby odnaleźć tożsamość tego człowieka. Policja nie ma narzędzi, nie ma kontaktów, i jeżeli nie znajdzie niezbitego dowodu, jeżeli taka ambasada syryjska, reżimu syryjskiego nie potwierdzi, a tak się zdarzało, tożsamości, to człowiek był chowany jako NN, a dzięki wiem, współpracy ze mną. Bezpłatnej, żeby nie było. To, to była moja inicjatywa i, i, i przecierałem szlaki do tego, żeby pomiędzy organami śledczymi polskimi, a tym ruchem aktywistycznym też była współpraca. To, że powstał ten zespół prokuratorski na mocy decyzji prokuratora krajowego, który bada wszystkie przypadki łamania prawa na pograniczu, to jest bardzo dobre, ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to ja. Zwykła osoba, zwykły śmiertelnik, musiałem robić tyle, żeby do tego doprowadzić. I dlaczego ja byłem sam? Dlaczego polskie służby? Dlaczego Polska Prokuratura? Yy, Straż Graniczna, żandarmeria wojskowa, policja nie doprowadziły do tego. Bo to przecież te wszystkie sprawy też i do nich po części trafiały. Za wiele z tych spraw odpowiadają ludzie z tych formacji. A ja, jeszcze przed zmianą władzy, licząc na zmianę władzy, w głowie sobie układałem, jak to zrobić. Bo jeżeli ja chodziłem do prokuratury za poprzedniej władzy i zgłaszałem jakieś przestępstwa związane też ze śmiercią ludzi, i to było umarzane, albo nie byłem słuchany, ja nie wierzyłem, że ta prokurator prokuratura ziobrowska tym się zajmie. Dlatego jestem w ogóle bardzo wdzięczny. Tutaj tyle złego spada na ministra Bodnara, ale w sprawie granicy ta decyzja o powołaniu tego zespołu, i to, że ten zespół trwa, i to, że pracuje, i ja się oczywiście bardzo obawiam o to, żeby przez ten nacisk polityczny ten zespół nie był rozwiązany, żeby mógł spokojnie wykonywać swoją robotę, ale na razie to się dzieje, z tego co widzę. Jestem za to wdzięczny I, i dziękuję panu ministrowi Bodnarowi, że, że na razie się nie ugina, że, że to jest. I wierzę w to, że szybciej minister Bodnar zrezygnowałby ze swojego stanowiska niż zgodziłby się na poddać tej presji swojego szefa, na przykład Donalda Tuska. No bo to, co mówił Donald Tusk na pograniczu, o tym, że o tym takim wsparciu żołnierzy, którzy, jeżeli będą gdzieś tam przez prawo, przez wymiar sprawiedliwości, gdzieś ciągani, to, to Donald Tusk będzie interweniował i sam bezpośrednio i powiedzmy, że mamy też tę ustawę wprowadzoną, która umożliwia strzelanie do ludzi nawet poza procedurami, która zwalnia żołnierzy z wielu, wielu obowiązków i jeżeli ktoś mówi, że na przykład, nie wiem, polski mundurowy na pograniczu łamie prawo, a zdarzały się też przypadki, kiedy mundurowi między sobą źle się zachowywali. Był przypadek, o którym pisałem, gdzie strażnicy graniczni się pobili. Jeden trafił do szpitala w Hajnówce. Też ta sprawa taka głośno opisana w Onecie o aresztowaniu żołnierzy. Było wielkie oburzenie. No jak? To bohaterów na granicy. A to żandarmeria wojskowa. Na podstawie nagrań z monitoringu Straży Granicznej zobaczyła, że ci ludzie byli groźni nawet dla swoich kolegów. Ale też ta świętość wokół munduru na pograniczu polsko-białoruskim powoduje, że yy, zamyka się usta mediom, yy, zamyka się też usta ratownikom humanitarnym. Ile mediów podjęło temat zniszczenia auta, gdzie podejrzany, podejrzanymi są Żołnierze Gazeta Wyborcza to opisała. Krzysiek Boczek stara się też ten temat jakoś gdzieś, żeby zaistniał. Wiem, że portal TVN24, ale w stacji na antenie nie widziałem, nie słyszałem. Może było, może, może przegapiłem, ale tego nie widziałem. A to się dzieje, ale jeżeli w mundurowe okrada powodzian, no to wtedy wszyscy OK. Dobra, możemy pisać. Paskudne zachowanie, niegodne munduru żołnierza, który okradał powodzian. No tak, ale jeżeli zamienimy powodzian na uchodźców czy migrantów, wtedy tak nie napiszemy, wtedy tak nie powiemy, wtedy nie będziemy się oburzali. No dlaczego? Po co? Bo jesteśmy rasistami, ksenofobami? Jak ktoś jest innego koloru skóry niż biały, no to a to nawet jak ktoś go kopnie, to będzie ok? No, był ten reportaż w czarno na białym. Też nie do końca, nie do końca gdzie y, y, Bardziej pod obstrzałem byli ratownicy humanitarni niż chociażby narodowcy, którzy próbują nas gnębić. Ale tam też była rozmowa, wypowiedź żołnierza, który mówił o, przyznawał się do tego, że pałą, używa pały, tak, do y, swoich działań na pograniczu. Przecież to, 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 to od razu żandarmeria wojskowa z urzędu, prokuratura powinna się tym zająć. Są filmiki, są nagrania, są zdjęcia konkretnych ludzi, pokazujące właśnie takie drewniane pały. Wystrugane sobie przez niektórych żołnierzy, gdzie, gdzie, nie, nie chcę nawet cytować napisów, jakie na, na, na tych drewnianych pałach są napisane. To było publikowane. Ja na początku. W ogóle tego nie chciałem podawać, bo ja myślałem, że to Białorus to, to Białorusin jakiegoś fajka wypuścili, żeby zdyskredytować polskie służby. A to sfotografował filmowo po stronie Polskiej. Przy jednej zwiad w puszczy Białowieskiej polski fotograf. Nie żaden obcy. I on to sfotografował, pokazał. Łącznie z nagraniem wideo, jak, jak doszło do, do, do czegoś takiego. I my się na to zgadzamy. Można lać pałą Można strzelać. Przypominam o postrzeleniu w oko kobiety przez płot. Zobaczcie na. Co robi Wolski? Ekspert od wojskowości. On zamieścił filmik, na, na którym, jak sam twierdzi, yy, widać, jak polski funkcjonariusz przez płot strzela gumową kulą do cudzoziemca. I jeszcze tam w komentarzach wnioskuje o może nagrodę, jakąś dodatkowy urlop dla tego człowieka. A o NGOsach na pograniczu pisze, że to jest rak. O takich ludziach jak ja. Pisze, że jesteśmy rakiem. Tylko dlatego, że idziemy do lasu z plecakiem, w którym jest ciepła herbata, ciepła zupa, suche ubrania. I jeżeli mamy pewność, że nikt tych ludzi nie wyrzuci z powrotem do białoruskiego lasu, to zgłaszamy ich Straży Granicznej. I wtedy Straż Graniczna i Polskie Państwo ma czas na zweryfikowanie tych osób, właśnie uruchamiając procedurę azylową. Procedurę związaną z udzieleniem ochrony międzynarodowej, co powinno się zakończyć albo przyznaniem takiej ochrony lub azylu, albo jeżeli się okaże, że ktoś mówi nieprawdę, że pochodzi z bezpiecznego kraju, no to się to wtedy kończy deportacją. Ale nie wyrzuceniem do białoruskiego lasu. Ale u nas, no, no to co ja obserwuję, i gdy sięgam do tych relacji, o też z naszych terenów, jak wyglądało likwid likwidowanie gedy żydowskich. Jak ludzie <laughs> obok siebie przyjeżdżali na tego typu nie wiem, teatr, spektakl z kamieniami, z kijami, bo było można, bo mówiono, że a to Żyd to, to jakiś gorszy, że wypiją krew dzieci, że ukrzyżowali Jezusa, no to możemy z nimi zrobić co chcemy, Niemiec pozwala. Rozmawiałem ze świadkiem, który przybiegł, ze wsi sąsiadującej z Jedwabnem. I mi opowiadał, jak to przybieg, żeby popatrzeć, jak Żydków palą. I to było normalne. A później do tych budów, czyli do domów pożydowskich, wchodzili, wchodzili, zajmowali. I ten pan mi to opowiadał. Nie tylko on. Jesteśmy w czarnej smole, taplamy się w błocie, słuchamy propagandy rządu, który. Miał być rządem demokratycznym, przestrzegającym konstytucji. a prawo do azylu jest zapisane w konstytucji. A Donald Tusk mówi, że chce zawieźć to prawo do azylu. Panie Piotrze, ja mam do Pana mnóstwo pytań jeszcze. Ja mam nadzieję, że my się umówimy niebawem na jakiś kolejny wywiad, bo bardzo dużo jeszcze jest... Pytanie, kolejny... Tak, natomiast musimy kończyć. Bardzo przepraszam. Ale to a nie jest... To to... Nie... Umówiliśmy się. Na... Tak, ja też bardzo dziękuję. Pozwolę, że będziemy z Panem w kontakcie i tak jak mówię, drugą część pytań, bo tych pytań mam do Pana całe mnóstwo jeszcze na temat tego właśnie, co się dzieje na granicy. I ja mam jeszcze dużo pytań odnośnie tego, jakie Państwo może macie, nie wiem, pomysły czy rozwiązania, tak? Więc rozwiązanie jest przestrzeganie prawa międzynarodowego i nie pompowanie kasy w reżim Łukaszenki. I nieudawanie, że nie ma tego handlu z reżimową Białorusią. No bo jak możemy, jak możemy w ogóle handlować z kimś takim, mówiąc o wojnie hybrydowej z tym państwem? No to, 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 to jest hipokryzja. No niestety, bardzo dużo siły zdrowia. Kochani, obserwujcie, czaban robi raban na YouTubie. Obserwujcie nas, subskrybujcie, lajkujcie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był pan Piotr Czaban z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia humanitar Humanitarnego. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Do zobaczenia. Dziękuję, panie Piotrze. Do zobaczenia.